Dzień dobry. 24 marca 2024 roku w Niedzielę Palmową witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zachęcam do wysłuchania Słowa Bożego, które jest krótkim fragmentem i hasłem rozpoczynającego się tygodnia. Czytam z Ewangelii Jana z 3 rozdziału od 14 po 15 wiersz. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Moi drodzy, w naszej pasyjnej wędrówce docieramy do miasta Jerozolima. Docieramy tam z Jezusem. I oto widzimy niesamowity obraz. Z jednej strony obraz ludu, który ma swoje oczekiwania, ma swoje nadzieje, jest przygotowany na przyjazd niesamowitego króla, tego, który według nich ma zapewnić im nowe życie, życie w nowej jakości, wyprowadzenie z niewoli okupacyjnej, może zmianę jakości życia z tym związaną. Przygotowują się do tego przyjazdu tego niesamowitego króla, oczekują, tak jak oczekiwali na kolejnego władcę powracającego z jakiejś wojny zwycięskiej, z jakiejś bitwy. Wtedy król wjeżdżał na wspaniałym wierzchowcu, też był zgromadzony tłum, rzucano wierzchnie okrycia na trakt, po którym ten król wjeżdżał, rzucano gałązki palmowe, które były symbolem zwycięstwa. Pamiętamy przecież, że w starożytności wręczano zwycięzcom laury zwycięstwa. Tutaj te palmy właśnie to symbolizują, to wywyższenie, podniesienie do rangi zwycięzcy, do tego, który nie tylko zwyciężył gdzieś jakąś bitwę, ale teraz ma dać coś nowego, coś niesamowitego, coś lepszego. No i z drugiej strony widzimy Jezusa, który owszem zapowiadał swój przyjazd, swoją propozycję zmiany życia, jakości życia na lepsze, ale widzimy Jezusa, który mimo tego gwaru, mimo tego tłumu wykrzykującego Hosanna, zbaw nas, uratuj, wjeżdża w bardzo dziwny sposób do miasta Jerozolima, bo wjeżdża na ośle. Nie jest to wierzchowiec, ale osioł jako symbol pokory, zgardzenia, odrzucenia i przynosi zupełnie inną propozycję. Owszem, nowej jakości życia, nowego Izraela, nowej przestrzeni, ale wiemy dzisiaj z perspektywy historii zbawienia, z historii świata, że Jezus przynosi tą perspektywę duchową, tą perspektywę wieczną, tą propozycję, która zmienia nie tylko świat zewnętrzny, ale potrafi zmienić nasze wnętrza, potrafi zmienić jakość naszego życia. Moi drodzy, wjeżdżający Jezus do Jerozolimy, wywyższony Jezus, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Przypominamy sobie tę historię, kiedy nieposłuszny lud izraelski zostaje ukarany jakby plagą kąsających węży. Przychodzą do Mojżesza, błagają go, by ich ratował. Nie chcą patrzeć na to, jak część z nich ginie. Chcą antidotum i wtedy Mojżesz otrzymuje od Boga polecenie, masz zawiesić na drzewcu miedzianego węża i każdy, kto spojrzy na tego węża, będzie uratowany. To będzie antidotum. Tak też się dzieje. Przychodzi ratunek. I my wiemy już z perspektywy historii, że jest to archetyp tego, co wydarza się później w historii zbawienia. Wywyższony Jezus na drzewcu, ale na drzewcu krzyża, umiera za każdego z nas, za grzechy każdego z nas. Zamiast nas zostaje ukarany, staje się ofiarą przebłagalną. Wywyższony Jezus
na krzyżu. Moi drodzy, dzisiaj podczas nabożeństw, niedzielnych nabożeństw, na które serdecznie Was zapraszam, czy to do kościoła, do czego bardzo zachęcam, bo przecież w żywej społeczności przeżywamy to słowo zupełnie inaczej. A może, jeżeli ktoś nie może dotrzeć na łączach internetowych, dzisiaj podczas tych nabożeństw będziemy analizować tekst kazalny z listu do Filipian, gdzie jest mowa o pokorze, wzgardzeniu, o tym, że Jezus, chociaż był w postaci boskiej, nie upierał się przy tym, ale stał się człowiekiem dla nas. Życzę Wam, aby każdy i każda z Was dzisiaj podczas tych nabożeństw wyniósł z tej jerozolimskiej lekcji, z tej niedzieli palmowej coś dla siebie. Refleksję. Może zweryfikował swoje oczekiwania, które wystosowywane są w kierunku Boga, w kierunku Jezusa, i może ponownie albo pierwszy raz doświadczył tego, że On przychodzi z niesamowitą propozycją. Nie jest to propozycja może zmiany jakości tego zewnętrznego życia, choć i tak może się wydarzyć, ale przede wszystkim z duchową propozycją, spokojem, ze zbawieniem i z propozycją wieczności. Życzę Wam błogosławionej niedzieli i do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.